Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Kilka lat temu ojciec Adam Szóstak wygłosił jedne z pierwszych internetowych rekolekcji pod tytułem Nocny Złodziej. Wielu ludzi oglądało je ze względu na tytuł, który nie kojarzył się religijnie. Po obejrzeniu jednego odcinka oglądali dalej. Ktoś napisał, że nie spodziewał się treści religijnych, bo był daleki od wiary. Tak właśnie działa Bóg. Możesz mieć zamknięte serce, możesz być obrażony na Boga. On przychodzi wtedy, kiedy się nie spodziewasz i zabiera to, co w człowieku najcenniejsze. Co to znaczy dla ludzi, którzy są blisko Kościoła? To znaczy, że w życiu duchowym każdy powinien najpierw popatrzeć w swoje wnętrze. Zastanów się, co weźmie Jezus z twojego wnętrza, kiedy przyjdzie niespodziewanie. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.